Dzień dobry moi drodzy. Dziś postanowiłam podjąć na moim kanale bardzo ważny temat. Temat, który dotyczy oczywiście kosmetyków, a porozmawiamy sobie między innymi o tym, dlaczego niektóre kosmetyki mają takie wysokie ceny, czy patrzenie na kosmetyki w kategoriach ceny i składu i nie tylko, to oznacza, że jesteśmy świadomymi konsumentami i skąd tak naprawdę pomysł na ten dzisiejszy film? Muszę wam powiedzieć, że raz na jakiś czas pojawiają się gdzieś pod moimi filmami komentarze w stylu ta marka nie jest warta swojej ceny, ponieważ w składzie znajdziemy to samo, co w innych tańszych markach. Albo na przykład ktoś posili się na krytykę jakichś tam kosmetyków, bo twierdzi, że takie same substancje można znaleźć w półproduktach, można sobie stworzyć kosmetyk, który nie będzie tyle kosztował. Albo też, słuchajcie, widzę gdzieś u innych twórców na kanałach i nie tylko, gdzie sami twórcy wypowiadają się, że ten kosmetyk nie jest wart swojej ceny, bo można znaleźć jego tańszy zamiennik, gdzie tak naprawdę okazuje się, że zamiennik, który polecają, kompletnie tym zamiennikiem nie jest. Dlatego też stwierdziłam, że w sumie jeśli rozmawiamy o kosmetykach i chcemy mieć tę świadomość, za co płacimy i jak to tak naprawdę jest, czy patrząc tylko i wyłącznie na skład INSI i porównując sobie dwa kosmetyki, droższy i tańszy, który gdzieś tam w składzie ma te same substancje, możemy stwierdzić, że ten droższy nie jest wart swojej ceny. Czy rzeczywiście tak jest? Dlatego dzisiaj postaram się jak najkrócej, w takiej pigułce, streścić wam, o co tutaj tak naprawdę chodzi i dlaczego właśnie cena tych kosmetyków, niektórych kosmetyków, patrząc na składy, jest wyższa od innych. No dobrze, moi drodzy, to zaczniemy od pierwszej, najważniejszej kwestii, czyli właśnie od składu INSI i od tych surowców, które znajdują się w składzie. Czyli mamy tam jakieś nazwy, bierzemy sobie dwa kosmetyki, tańszy i droższy, który zakładamy, że w składach będzie miał to samo. Patrzymy sobie na te składy INSI, widzimy tam bardzo podobne substancje, przynajmniej takie same nazwy. No i teraz zastanawiamy się, dlaczego ten kosztuje więcej, a dlaczego ten kosztuje mniej. No więc, moi drodzy, to jest tak, że surowce mają różne stężenia, różną jakość, historię wytworzenia, pochodzenie itd., itd. Zróbmy sobie tutaj przykład, którym może być woda. Woda w składzie INSI zapisywana jest jako aqua. I jest to substancja bazowa, tworząca bazę danego kosmetyku. Jeden producent będzie stosował do tworzenia tego kosmetyku właśnie jako bazy wody destylowanej. Inny producent będzie korzystał z wody termalnej. Jeszcze inny producent sięgnie po wodę osmotyczną. A jak zapiszą wodę w składzie? Zapiszą aqua. Mimo tego, że jakość tej wody nie będzie sobie równa. Czyli tak już tutaj powinna wam się zapalić lampka, że okej, Anita, dobra, mamy tutaj wodę, ale rzeczywiście ta woda wykorzystana w tworzeniu tego kosmetyku może być zupełnie inna. Co za tym idzie? Jakość tej wody, pochodzenie tej wody, sposób jej przygotowania, no i co za tym idzie też cena, prawda? A mimo wszystko ta woda będzie w tym kosmetyku opisana jako aqua. I patrząc na skład, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który producent jaką wodę zastosował i jakiej jakości, no chyba że producent nas o tym informuje gdzieś w deklaracji marketingowej. Więc tutaj mamy taki pierwszy przykład, który już powinien wam pokazać, że taki najprostszy przykład, że patrząc na skład INSI i widząc dwa kosmetyki w różnych cenach, tylko i wyłącznie patrząc na ten skład INSI, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście ten droższy kosmetyk jest wart swojej ceny, a ten tańszy, albo ten tańszy jest wart swojej ceny. Jak to tutaj porównać? Kolejna ważna sprawa, przy której musimy się zatrzymać, jeśli omawiamy surowce wykorzystywane w kosmetykach, to musicie pamiętać o tym, że bardzo ważne jest też to, jakie mają pochodzenie, jak zostały stworzone te surowce, jakie technologie wykorzystano do ich pozyskania. Czyli to, co powiedziałam między innymi właśnie o tej wodzie. Tego w składzie INSI wy nie zobaczycie.
Dopiero producent może dać Wam taką informację lub może Was też poinformować gdzieś tam w wiadomościach prywatnych, jeśli do niego napiszecie, jak dany surowiec powstał. Wyobraźcie sobie, że na przykład jeżeli producent stosuje nanotechnologię w kosmetykach i informuje nas o tym, że substancje aktywne zamknięte są w liposomach, to my patrząc na skład nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, bo w składzie INSI nie ma takiej informacji, że dana substancja jest zamknięta w liposomach. Możemy popatrzeć na przykład witaminę C u jednego producenta i witaminę C u drugiego producenta, będzie ona w składzie zapisana tak samo, ale ten jeden producent, który ma wyższą cenę kosmetyku, zastosuje witaminę C zamkniętą w liposomach i taka witamina C będzie już zdecydowanie droższym surowcem niż zwykła witamina C wykorzystana w formule danego kosmetyku. Oczywiście tutaj warto również podkreślić to, że producenci pozyskują surowce od różnych dostawców. Co za tym idzie, niektóre surowce posiadają certyfikaty, posiadają jakieś dodatkowe badania, pochodzą z ekologicznych upraw. Wszystko to wpływa na ich cenę. Są tacy producenci, którzy pozyskują surowce z jakiegoś tam swojego źródła i nie mają tych certyfikatów. Nie są to surowce z upraw ekologicznych. Być może są to surowce, które nie były testowane na zwierzętach na przykład, tak? I wiadomo, tutaj też to bardzo wpływa, te certyfikaty, dokumenty, badania danych surowców, to z jakiego źródła one pochodzą, z jakiego miejsca albo nawet z jakiego kraju, też ma wpływ na to, jaka będzie cena danego kosmetyku. No i oczywiście, jeśli jeszcze jesteśmy przy tych surowcach, to pamiętajcie, że w składzie INSI też nie będzie takiej informacji, między innymi jak stężenia danego surowca. Będziecie widzieć je umieszczone w tym spisie wyżej, niżej, co powinno Wam dać znać, że na przykład kiedy jest ten surowiec wyżej, to znaczy, że tam stężenie tego surowca będzie wyższe, a jeśli jest niżej, to stężenie będzie niższe. Ale to też jest bardzo ważną sprawą. Tak samo jak sposób pozyskania danego surowca, jakikolwiek olej, który znajduje się w składzie danego kosmetyku. Mamy olej rafinowany i nierafinowany. Tutaj sposób pozyskania takiego surowca również jest związany z ceną. A mimo wszystko w składzie kosmetyku ten olej będzie miał taką samą nazwę. Teraz już widzicie, że patrząc tylko i wyłącznie na sam skład INSI i substancje, które tam się znajdują, nie jesteśmy w stanie określić ceny kosmetyku, porównać sobie ceny kosmetyku, który będzie lepszy, a który będzie gorszy. Tak? Dlaczego tutaj cena jest wyższa, a dlaczego tutaj cena jest niższa? Na cenę danego kosmetyku wpływa jeszcze wiele innych czynników. Między innymi takim czynnikiem jest również produkcja danego kosmetyku. Im więcej producent wytworzy kosmetyków, tych partii kosmetyków, tym będą one tańsze. No i teraz wyobraźcie sobie, że mamy takich producentów, którzy tworzą kosmetyki, mamy takie marki kosmetyczne, które szczycą się tym, że tworzą swoje kosmetyki ręcznie gdzieś tam w małych laboratoriach, pakują je ręcznie do opakowań, jakieś marki naturalne, ale są też tacy, którzy korzystają z firm zewnętrznych i na przykład oddają produkcję jakimś tam odpowiednim właśnie firmom, które posiadają swoje laboratoria, fabryki i nie tylko. I są też tacy, którzy posiadają swoje własne laboratoria, fabryki i tworzą, produkują te kosmetyki. I to też będzie wpływało na cenę takiego kosmetyku, no bo zdecydowanie więcej zapłacimy za produkt naturalny, tworzony gdzieś w jakimś małym laboratorium, ręcznie pakowany, niż za taki, który idzie na taśmę produkcyjną, którą zajmują się maszyny, tworzy się ich masę, naprawdę ogromną ilość takich kosmetyków, no tutaj też musicie brać to pod uwagę. Dlatego ja na przykład często gdzieś, jak omawiam jakieś filmy w serii Ciekawa Marka, to mówię Wam o tym, że na przykład te kosmetyki są droższe, bo tutaj mamy taką domową produkcję albo jakąś tam ręczną produkcję. Jest zatrudniona mniejsza ilość pracowników, ale przy tym nakład pracy jest zdecydowanie większy. Albo mamy firmę, która istnieje na rynku już od iluś tam lat, ma swoje własne laboratoria i tak dalej.
To również jest bardzo ważna sprawa, która wpływa na cenę danego kosmetyku. Kolejna kwestia to są oczywiście opakowania. I większość z Was zauważyła na 100%, że kosmetyki marek selektywnych, takie, które są dostępne w perfumeriach, mają bardzo ładne czasami opakowania, jakieś szklane, dodatkowe słoiczki, łopatki, kartoniki, jakieś złote nakrętki, piękne grafiki, a kosmetyki takie bardziej drogeryjne, które dostaniemy w Hebe, w Rossmanie, w Superfarm, już generalnie mają zazwyczaj plastikowe opakowania, jakieś zupełnie inne opakowania. No oczywiście, jeśli mówimy o cenie danego kosmetyku, to płacimy również za jego opakowanie. I na przykład opakowanie szklane będzie zdecydowanie droższe od opakowania plastikowego. Tutaj też trzeba się zatrzymać, jeśli rozmawiamy o opakowaniach, nad tym, skąd producent ma takie opakowania. Bo musicie pamiętać o tym, że producenci, którzy zamawiają opakowania z zagranicy, z jakiegoś zupełnie innego kraju, czasami nawet z innego kontynentu, będą płacić za nie zdecydowanie więcej. Ci, którzy tworzą kosmetyki i korzystają z opakowań wytwarzanych na przykład w naszym kraju, będą płacić za nie mniej. Więc tutaj też to jest bardzo ważna sprawa. Już nie mówiąc o tym, że produkcja naklejek, dodatkowych folii, kartoników, czy są one ekologiczne, czy są z recyklingu, tak? Czy mamy jakieś dodatkowe woreczki w środku, czy marka płaci za jakąś firmę, której zleca grafikę danego produktu, to jak on będzie wyglądał. To wszystko również wpływa na koszt stworzenia takiego kosmetyku. Ale jeśli jesteśmy przy cenie, to musicie pamiętać też o tym, że firmy oprócz tego, że płacą za produkcję, płacą za wytworzenie takiego kosmetyku, płacą za surowce i za ich bazę, płacą za różnego rodzaju certyfikaty, to płacą również za badania i dokumentację. Tak to jest, że jeśli jakiś kosmetyk wyjdzie na rynek, będzie w sprzedaży, musi przejść odpowiednie badania. Za takie badania trzeba zapłacić. Bardzo często też firmy wykonują dodatkowe badania, które są związane na przykład z surowcami, które znajdują się w tym kosmetyku, czy na przykład z ich stężeniami, żeby były aktywne. Przeprowadzają badania kliniczne, czasami przeprowadzają jakieś dodatkowe badania, które wiążą się z pozyskaniem odpowiednich certyfikatów. Czasami, jeśli mamy kosmetyki do stosowania w okolicy oczu, oprócz badań dermatologicznych robią badania oftalmologiczne, robią badania jakieś alergiczne. Czasami też marki przeprowadzają różnego rodzaju badania na grupie osób testujących, której trzeba też za to zapłacić. Więc od uzyskania odpowiedniej dokumentacji, jeśli chodzi o kosmetyk i stworzenie tego kosmetyku, przy czym tutaj zakładamy właśnie te badania, które wpływają również na kartę danego kosmetyku i taki kosmetyk posiada, każdy producent posiada kartę danego kosmetyku, stężeń, substancji, formuły i nie tylko, to wszystko, moi drodzy, kosztuje. I jeśli widzicie, że na przykład dana marka inwestuje w badania, chwali się nimi, inwestuje w jakieś technologie, zatrudnia personel, który jest związany z tymi badaniami, tak? Czyli załóżmy, że zatrudnia jakichś technologów dodatkowych, jakichś dodatkowych chemików, jakichś dodatkowych specjalistów, którzy będą skupiali się właśnie na stworzeniu odpowiedniej dokumentacji do takiego kosmetyku, to też, moi drodzy, będzie kosztowało i oczywiście wpływało też na cenę danego produktu. No i moglibyśmy już pomału dochodzić do końca, gdyby nie to, że na cenę kosmetyku wpływają również działania marketingowe danej marki. No i teraz, wyobraźcie sobie, że jesteście producentem kosmetyku, tworzycie jakiś swój własny produkt, trzeba go teraz sprzedać, więc trzeba również wyłożyć pieniądze na jego reklamę, bo
No, nie bez powodu mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Jeśli ja coś produkuję i chcę, żeby to trafiło do danej grupy odbiorców, a przy tym, żebym ja miała z tego zarobek, no bo wyłożyłam na stworzenie tego produktu jakieś pieniądze, to muszę go teraz w odpowiedni sposób zareklamować, więc muszę mieć też budżet na to, żeby taką reklamę mieć do tego produktu, więc to też będzie wpływało na cenę takiego kosmetyku. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że reklamy mamy różne. Mamy różne źródła reklamy. Producenci wydają pieniądze na reklamy w telewizji, na reklamy w radiu, na reklamy w różnego rodzaju magazynach, ale również inwestują w różnego rodzaju kampanie marketingowe wśród influencerów. I tutaj pamiętajcie o tym, że każdy influencer, w zależności od tego, jakie ma zasięgi i jakie ma wyświetlenia, ile ma obserwujących, będzie mieć różne stawki, tak? Do tego czasami też dochodzi agencja marketingowa, agencja PR-owa, której marki płacą za to, żeby rozreklamować dany produkt. Więc uwierzcie mi, że czasami działania marketingowe danego producenta, jeśli chodzi o kosmetyki, są ogromne i im więcej postawi na reklamę, tym większy może mieć zwrot, jeśli chodzi o ten kosmetyk, ale też tutaj trzeba pamiętać o tym, że to wszystko będzie wpływało na cenę takiego produktu. No i zostały nam takie ostatnie kwestie, które zawsze są wliczane, jeśli chodzi o produkcję kosmetyku, czyli m.in. wysyłka do różnego rodzaju krajów, do różnych krajów, do różnego rodzaju sklepów. Jeśli na przykład producent obstawia, że ten kosmetyk będzie się pojawiał w perfumeriach, no to wiadomo, wtedy cena takiego kosmetyku będzie wyższa, bo też umowa, którą gdzieś tam posiada z daną perfumerią, też będzie zupełnie inna niż na przykład w porównaniu do jakiejś małej drogerii. Jeżeli sieć danych sklepów jest ogromna i chcemy, żeby pojawiły się nasze produkty też w większości tych sklepów, no to tutaj też za to płacimy, tak? Jeżeli zakładamy, że nasz produkt ma pójść za granicę, to też musimy obliczyć sobie koszt produkcji takiego kosmetyku i pieniądze, które będzie trzeba przeznaczyć na wysyłkę. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli rozmawiamy o sprzedaży kosmetyków, to inaczej będzie wyglądała sprawa w momencie, kiedy producent będzie sprzedawał swoje produkty online na własnej stronie internetowej, a zupełnie inaczej będzie wyglądała sprzedaż w różnego rodzaju sklepach, tak? W drogeriach, perfumeriach, w sieciach różnych sklepów internetowych. To jest też dodatkowy koszt. No tutaj trzeba też dołożyć to, czy mamy wysyłkę, na przykład w postaci kuriera, czy mamy wysyłkę za granicę, jaki to jest koszt, czy mamy sprzedaż w postaci przelewów, czy mamy sprzedaż z podpiętymi różnymi firmami, gdzie mamy... Możemy płacić kartą, gdzie możemy płacić przelewem online, blikiem i tak dalej. To są kolejne koszta. Oczywiście rozmawiamy też o całej tej kwestii związanej z wynajmem na przykład lokalu, tak? Bo bardzo często też, jeżeli chodzi tutaj właśnie o tą sprzedaż, firmy, producenci kosmetyków, na przykład zamiast prowadzić sprzedaż w internecie, otwierają swoje firmowe sklepy. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że za lokal trzeba zapłacić. Za pracowników należy zapłacić. Więc to jest dodatkowy koszt, który wpłynie na cenę tego kosmetyku. Także widzicie, ta cała logistyka, to co jest związane z transportem. Niektóre firmy stawiają też na coś takiego jak zwrot opakowań, gdzie na przykład zużywamy sobie jakiś kosmetyk, kiedy już wykończyliśmy go, dotknął od denka, jak to się mówi, możemy opakowanie zwrócić do producenta i wtedy też ten koszt produkcji, wytworzenia takiego opakowania albo się zmniejsza, albo zwiększa, ale trzeba tutaj zapłacić na przykład za transport, za ten zwrot, trzeba przemyśleć, jak to wszystko będzie wyglądało. Widzicie, to nie jest taka prosta sprawa, to nie jest tak, jak nam się wydaje, że mamy dwa kosmetyki, patrzymy sobie na nie, tańszy i droższy, patrzymy sobie na składy tych kosmetyków, widzimy te same surowce i mówimy, a nie, bo ten kosztuje 100 zł, ten kosztuje 50 zł, takie same składy, to ten będzie lepszy, jest tańszy zamiennik, a cena tego za 100 zł to jest nieadekwatna do tego, co mamy w środku. To nie jest tak, moi drodzy. Tutaj patrząc zawsze, pamiętajcie o tym, że patrząc zawsze na kosmetyk, musimy wziąć pod uwagę wiele składowych. To nie jest tylko to, co mamy w INSI, to, co mamy napisane.
Cena kosmetyku zależy od wielu, wielu czynników. Oczywiście zdarzają się takie kosmetyki i tacy producenci, którzy na przykład do tego kosmetyku, do masy kosmetycznej wkładają jakąś bardzo małą ilość substancji aktywnych, a cena jest taka. I wtedy jak sobie analizujemy, za co my tutaj płacimy, to wychodzi na to, że płacimy tak naprawdę za wszystko wkoło, a nie za to, co mamy w składzie. I zdarzają się takie kosmetyki i oczywiście ja sama parę razy widziałam takie produkty w sprzedaży i uważam, że cena wtedy jest nieadekwatna do tego, co oferuje nam producent. Ale ja zawsze, tak jeszcze raz będę to powtarzać, przy analizie jakiegokolwiek kosmetyku, który pokazuję Wam tutaj na moim kanale, jakiejś marki, którą omawiam, biorę pod uwagę wiele, wiele czynników. A i tak jak wspomniałam, są to badania, są to surowce, pochodzenie tych surowców, certyfikaty, produkcja, jak duża jest firma, jak tworzy te swoje kosmetyki, od ilu lat, w co inwestuje, czy stawia na reklamę, czy też nie, jak to wygląda na ich stronie internetowej, gdzie te kosmetyki możemy kupić, jaka jest ta sprzedaż. Także widzicie, to wcale nie jest takie proste i to wcale nie jest takie o, jakby się wszystkim wydawało, i ocenianie kosmetyku tylko i wyłącznie po tym, co my widzimy w składzie, jest nieadekwatne do tego, co tak naprawdę uzyskujemy i na co wydajemy nasze pieniądze. Także pamiętajcie o tym, jeśli następnym razem będziecie szukać na przykład tańszych zamienników jakiegoś produktu, albo będziecie zastanawiać się, czy warto kupić ten kosmetyk w wyższej cenie, czy też nie. Za co tutaj płacimy? O co tutaj chodzi? Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o skład, co mamy w tym składzie, ale też wszystkie te inne czynniki, o których Wam dzisiaj mówiłam. Myślę, że tym akcentem mogę już zakończyć dzisiejszy film. I to jest też takie małe wprowadzenie do tego, co za jakiś czas pojawi się tutaj na moim kanale, a mianowicie też porównywanie różnych marek, bardzo popularnych marek, cenowo i składowo w porównaniu do innych, na przykład tańszych marek. Zresztą zobaczycie, nie chcę Wam też za dużo zdradzać, bo mam nadzieję, że taka seria spodoba Wam się tutaj na moim kanale, gdzie będziemy sobie wspólnie oceniać i sami będziecie podejmować decyzję, czy warto, czy nie, czy rzeczywiście jest to tańszy zamiennik, a może nie do końca i na co tutaj zwrócić uwagę. Więc tak sobie myślę, że ten wstęp właśnie do tej nowej serii i ten dzisiejszy film będzie dla Was pomocny. Dziękuję Wam tym samym za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca i widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!